Witajcie na kanale Sławek Motovlog. Dziś jadę do Kudowy na drogę 100 zakrętów. Jestem teraz we Złotymstoku i do Złotymstoku jechałem pół godziny z Nysy. Jadę teraz do Radkowa i w Radkowie, od Radkowa do Kudowy zaczną się już zakręty. Te 100 zakrętów. Także jedziemy ze Złotymstoku do Radkowa i z Radkowa zaczynamy ostrą jazdę. No to patrzcie. Już zaczynają się zakręty. Ale tu będzie fajna droga. Patrzcie, już od Złotymstoku zaczynają się zakręty. Bardzo fajna droga będzie. Wcześniej to takie zawali drogi były. Panowie w tych puszkach, puszkarze trochę przesadzają 50 na godzinę jechać trasą. Albo baby. Albo faceci bez jaj. Czyli baby. To następny. Ja pierdzielę, już kurde nie dadzą pojeździć. Zaczynają się kłopociki, tam dalej widzę. Jadą baby, puszkarze. Baby w puszkach. Baba w puszce. Panowie, którzy stracili jaja i przysiedli się do puszek, jadą w puszkach bez jaj. Razem z babami. Proszę bardzo. Ile? 40? Nie. 30. Zajebiście.
Ale jazda, jedziemy, panie, jedziemy, jedziemy. Baby w puszkach. Baby. Tampony powsadzali i jadą. Kurde, ja zacznę wozić chyba tampony ze sobą i będę rzucał puszkarzom na szybę tampony. Bo każda cipa powinna go mieć. Puszkarze. Straszne, straszne. Straszna jazda. To są cwaniacy tylko na proste, a na zakrętach to pipy są. Nie mogę, nie mogę z tymi puszkami już. Ale teraz, pany, zostało mi 30 minut samych zakrętów. Gdzie jestem? W Radkowie. Jestem w Radkowie i zostało mi 30 minut super samych zakrętów. To jest droga 100 zakrętów, aż do Kłodzka. I teraz zacznie się prawdziwa jazda. Pany, ale pany zakręty biorą. Ja pierdzielę. Ale puszka tnie. Nie ma tutaj puszka. O, jedzie, jedzie pan, zakręt pan bierze. Jest! Następny, jest! Widzicie dlaczego? Dlaczego tak się denerwuję? Bo nie można jechać przez te puszki. A ja też mam za wolny motor, żeby, ale też za wąska droga, żeby wyprzedzać. Na zakrętach to trochę niebezpiecznie, bo nie widzisz, co jest. Ja bym miał jakąś szybką strzałę, no ale ściga nie mam. Tylko takiego małego ściga mam. No to jedziemy. Zrobiłem 85 km do Radkowa. I teraz z Radkowa. O, ale ekipa. Ostra. I teraz z Radkowa do Kudowy. Cyk. Puszkarze omijamy. Puszkarze nam zawadzają. Lecimy, pany, na zakręty. Fajna droga tu jest, bardzo mi się podoba. Będę nią wracał z powrotem jeszcze. Super zakręty. W fajnym terenie.
pan, ja cię kręcę. Stracę zakręt przez pana. A przytarłem. Ostry był zakręt. Przytarłem bokiem. Też się nie mogę za mocno wykładać. Puszkarze. No jedź pan. Zakręt na hamulcu, no fajnie. Kurde.
ja nie mogę. Och, się odechciewa jeździć, jak te puszki jeżdżą. Przez te puszki tracimy całą zabawę z jazdy. No, nie hamuje jeszcze. Przajba jakaś. Patrzcie, droga 100 zakrętów i jedziemy. W ogóle nie jedziemy. Szaleństwo. I kończą się zakręty.
to chyba już miasto. I chyba już koniec zakrętów. Ścieżka dosłownie. Co to za droga dziwna? Leśniczówka. Ścieżka. Na luzie. Trafiłem na puszkarza marudnego.
Tampon, tak. Tamponów zapomniałem. A jak? Zwariuję z tą kamerą. Nie chcę w ogóle nagrywać. Wyłącza się. Co pan robi, ejku? Panie, daj pan jechać. Nie no, nie mogę. Nie da rady jechać. Spróbujemy z powrotem.
Co tu się dzieje? Ja pierdzielę. O, tu miałem zobaczyć, jak tu fajnie. Nie mogę, pany tak wolno jeżdżą. Tutaj trzeba grzać po tych zakrętach, a nie takie pipy jeżdżą 20 na godzinę. Przecież to jakieś szaleństwo. Patrz jakie tu, jak tu fajne góry są. Eno. Tutaj to można sobie pochodzić. Taka przeduwa. Patrzcie. Czy tu są te błędne skałki? Takie czadowe. Można sobie pochodzić tutaj fajnie. Jest czaduwa. Błędne skałki. Nie wiem, czemu mi tak baterie padają. Może ta kamera się grzeje od słońca, ale już się nie zagrzała. Już sucha jest, znaczy chłodna. A dalej się wyłącza. Pojeździłem sobie i nie wiem, czy to się nagrało, bo co chwilę kamera się wyłączała. Co tylko włączyłem, to wyłączała się, bo się grzała. Ale to może pojadę jeszcze kiedyś. W ogóle to nagrywanie już mi się znudziło. Nie wiem, czy ja nie przestanę nagrywać. Co będzie dalej, tego nie wiem. Nie wiem, czy coś będzie jeszcze nagrywane. Może coś będzie. Kamera pani świruje tak, że ona, jak ją włączam, to ona się wyłącza zaraz, bo się grzeje. I nie wiem, czy coś się nagrało. Przejechałem tą drogą chyba z 5 razy. Tam i z powrotem. Pojeździłem sobie. Przeszkadzali mi puszkarze, bo oni na zakrętach w ogóle nie jeżdżą, tylko jakby nie wiem, co oni robili. Jakby czekali na coś. Także przejechałem drogę 5 razy. Tam i z powrotem. Pojeździłem sobie, pobrałem zakręty. Raz nawet przytarłem bokiem. Ciekawe, czy jest ślad. Chyba jest. No, jak przytarłem tutaj boczkiem, jak się wykładałem, była jazda, była. No, już lecę na oparach baterii i to by było chyba na tyle. Nie wiem, co będzie dalej, czy w ogóle coś będzie, a jakby było, to do zobaczyska, trzymajka się, hej! No i do domu mam 81 km. Godzina 18. No to trzymajka się, do zobaczyska, hej! Ile Mopik spalił? 6, ponad 6 litrów. Mopik spalił 6 litrów. Zrobione jest 228 km. Zrobiłem. Zajęło mi to 5 godzin, ponad 5 godzin. Czystej samej jazdy z drobnymi letkimi, tam były, miałem chyba dwie albo trzy przerwy takie krótkie.
229 km i spalił 6 litrów ponad. Zajęło mi to ponad 5 godzin jazdy, czystej jazdy.